Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w 20 odcinku z Ghost of Tsushima. O, czyżby to był Kenji? Niemożliwe. Kenji, powiedz, że trzeba zalajkować, skomentować, zasubskrybować, dzwoneczkować, wejść na Twitcha i wejść na Discorda do grupy, gdzie sobie gadamy. Teraz pyk. Kenji, co robisz? Trafiłeś na znakomitą okazję, panie. Na końcu tej drogi jest obóz wroga pełny zapasów, które pozwolą nam nakarmić, ubrać i wyleczyć setki ludzi. A Mongołów nie ma! To dojrzała śliwka, która tylko czeka. Czegoś mi nie mówisz. 23 odcinek. Jest prosta. Żadnych Mongołów, mnóstwo rzeczy. Zabierzmy je i pomóżmy ludziom. Jest nikła szansa, że to się uda. Prowadź. Wiedziałem, że zrozumiesz, panie Sakai. Na toł i sprzedawca sake. O, czemu odłączono kontroler? What the fuck? Idź, Maja, sprawdź, kto mu podkłada Kenjiemu głos. Jak znalazłeś ten obóz? Śledzę ich od jakiegoś czasu. Są tak zuchwali, że nie zostawiają straży, gdy wyruszają. Więc na kogo byłeś na drodze? Ja? Na nikogo. Byłem w drodze do obozu, kiedy się zjawiłeś. Ocalali, schronili się w pobliżu twierdzy Yarikawa. Potrzebują zapasów. Staram się pomóc właśnie takim jak oni. O, on Kenji. Aż łezka się wokół kręci. Rozejrzyj się. Bierz, co się da. Bierzmy, co się da. Skóry, jedwab, drewno. To wszystko przyda się ludziom. Oni zrobili klipa jak Beckham. Beczka sake. Wiesz coś o tym, Kenji? Myślisz, że tylko ja na tej wyspie sprzedaję sake Mongołom? Tak. Panie! Że tylko ja sprzedaję? Tak. Panie! Jest tam coś wartościowego? Cenne kruszce? Drewno? Kenji! Zabiję cię! Kim jesteś? Tym, który zakończy żywot Kenjiego. Zostawiłeś mnie! Nie, wcale nie! Chciałem pomóc! Oto pan Sakai, zwany również... Duchem. Nie idzie mi to, ale już. Wystawił mnie, co tu wyjaśniać? Nic podobnego! Mongołowie mieli za to zapłacić. Ale nie chcieli. Do tego uwięzili mojego przyjaciela, Natu. Mieli za to zapłacić? Słyszysz? Wrócili! O, Dudu! Proszę, uwolnij mnie! Skąd masz te towary? Ukradliśmy słomianym kapeluszom. Odwrócisz ich uwagę? Żebyś mógł uciec? Nie, zupełnie. Mam pomysł. Zaufaj. Już nie myśl, Kenji. Bierz przyjaciela i uciekaj. O nie, konika wstrzeliłem. O. RK albo atencja by mnie zabiły. Opsa. I kurwa. Panie. To ja ta. Pym. Oj, o dobrze. O ty kurwiszonie. Oj, to. Ręki, dobrze. O to. Dobra. Kenji! Przyjacielu Kenjiego! Wyjdźcie, jest bezpiecznie! Tutaj! Utknęliśmy! Gdzie byście utknęli? To jest beka. Panie Sakai! Pomóż nam wyjść! Zamknęliśmy. Myślę, że będzie bezpieczniej. Kenji, ty łap serdaku. Wie
wiesz, co się teraz stanie. Pojadę na tej beczce sake aż do... Kenji, ty jest zły. Panie Sakai, od początku chcieliśmy przekazać te rzeczy najbardziej potrzebującym. Tym z obozu za miastem Yarikawa. Zbierzcie, co się da. Gdy odwiedzę obóz, ma być tam pełno żywności i lekarstw. Zrozumiano? Tak jest, panie! No ja myślę, no... Będzie. Tak będzie. Dobra, to była druga historia Kendiego, to od razu lecimy do trzeciej i zakończymy sobie jego wątek. Oj, trzeci punkt umiejętności. Jakby go to wykorzystać? I od razu Kenji Vol 3, a my sobie zobaczymy, co można ulepszyć. Ta moc przewodniego wiatru mnie w ogóle nie przekonuje, ale to tym bardziej. Przytrzymaj. O tak! Automatycznie parujesz ciosy włócznią? Boże, przecież to jest genialne! Ujok, mogę im kopa jakiego sprzedać. Mówiłem, że to zły pomysł. Dobra, gdzie do tego Kendiego? Tutaj. Idziemy. Potem będzie jakaś nowa zbrojka czy coś tam. Nowy cios. Tutaj też ogarniemy. Wiesz, w następnym odcinku. Ale teraz lecimy do Kenji Vol 3. Czyż to Szczepaniak podkłada głos Kendiemu? A jak ten ziomeczek wygląda? Może to on? Znaczy ja nie wiem kto to, ja się nie znam. To on? Ale w sumie ja nie wiem kto to. A to jakiś znany typ? O, Kenji. Kenji, co ty tu robisz? Idź buduj ziutek. Pan Sakai! Modły zostały wysłuchane. To się jeszcze okaże. Co się dzieje, Kenji? Mam dług u bandyty, rzeźnika Gona. No to mu zapłać. Dobrze, tak. Tylko, że chcę się spotkać na odludziu. Pewnie spróbuje mi poderżnąć gardło. Jak sobie na to zasłużyłeś? Zapłacił za dostawę sake i leków. Część pożyczyłem, aby pomóc uciekinierom z Bukhary. Myślałem, że nie zauważy. Serio? Są lepsze sposoby na pomoc, Kenji. No głupi jestem. No jesteś. I chcesz, żebym po tobie posprzątał? Tak. Nie mógłbyś obserwować Gona z ukrycia? Tak na wszelki wypadek? Po cichutku, po malutku. To znaczy cenę za moją głowę. Twoje intencje były... szlachetne. Pomogę. Dziękuję, panie. Co za gość? Subtelna sztuka negocjacji. Dla mnie on jest geniuszem po prostu, no. Gdzie pieniądze, które opłacą twojego bandytę? Przyniosłem, bez obaw. Gon chce się spotkać na moście. To niedaleko. Prowadź. Podkładam. Jak się w coś takiego wpakuje, to boję się tak samo. Chcesz ukoić nerwy? Przestań okradać morderców. To jest dobry pomysł. Jak złapał mnie po raz pierwszy, to nie był zły. Ile razy go oszukałeś? Trzy. Jak w ogóle wplątałeś się w sprawy tego rzeźnika? Wisiałem pieniądze Taro Czerwonej Ręce za zgubione wakizashi. Gon potrzebował sake na święto, więc zapłacił podwójnie za tani bimber i się wyrównało. Musiał być w niebo wzięty. A, wtedy nie zauważył. Ale jak to powtórzyłem, to się wściekł. A co z czerwoną ręką? Szczepnąłem
Gonowi, że to sake to od niego. No, nie sądziłem, że go zabije. Ja pierdzielę. Chłopoty mnie lubią. To ty lubisz. Co za gość. Zastanów się dlaczego. Dla mnie to jest geniusz, to po prostu mistrz. Tak świetnie opisana postać. Zatrzymaj się. Kenji jakiś chory. Ile razy go szłeś? Trzy. Znajdę punkt z widokiem na Gona. Dobrze. Jak coś pójdzie nie tak, dam znać. Krzyknę. Włoży ci na to Mateusz Kwiecień. Jak miło cię widzieć. Jak sobie życzysz. Znajdź kryjówkę w bliżej miejsca spotkania. No problem, my friend. Bandyci, to pułapka. Muszę chronić Kędziego. Po cichu. Trap, bro. Trap. Gruby, ja. Gon wynajął aż tylu zbirów na Kędziego. To był on? Tak nagle ucichło wszystko i... Tak, możesz się tak wziąć trochę, Lian. To był serio on. Kędziego. Po cichu. Dobra. Lepiej było się spotkać w zatoce. Dlaczego Gon wynajął aż tylu zbirów na Kędziego? Ufamy sobie. Masz pieniądze? Oczywiście. Wybacz za towary. Nie wiem, co się stało. Nie przejmuj się. Chcę porozmawiać o czymś innym. Załatwię wszystko, czego ci trzeba. Byłeś kiedyś w za... Dobry skok, gruby. Mówił, że duch ich dopadł i zaginął im kowal. Wierzysz w każdą historię o duchach? Nie zawsze, ale zainteresował go pewien szczegół. Tuż przed atakiem ducha w mieście był handlarz. No dobra, wszystkich innych wybiłem. Dokładnie tak jest. Krąży przebrany za sprzedawcę sake. Dokładnie tak. Co takiego mam zrobić? Przynieść coś z Zatoki Azamo? Gdzie on jest? Kto? Twój przyjaciel. Duch. Zapewne jest tu z tobą. Śmiej się dalej, a wyrwę ci język. Jak miło cię widzieć. Co? Jak miło cię widzieć! On wie! Jak miło cię widzieć! O! Jest ich jednak więcej. Umierałam! Gołowie. Au! Jest level w pizdu, xddd. Easy peasy. Kenji, trzymaj się. Opsa, Gitarson. Elubi na TikTok. O ty suko, ej, idź se.
Dobra. Ostatni? Halo, Kenji. Zawdzięczam ci życie, panie Sakai. Który to raz? Tylko życie. Oddam ci wszystko. Sakę, nowe siodło, a może... Kenji, czemu ryzykujesz za takie drobiazgi? Nie za drobiazgi. Za jadło. Pieniądze. Ciepło. Pomogłeś ocalić Takę. Przyniosłeś lekarstwa potrzebującym. Heroiczne, czyż nie? Masz talent, Kenji. Lepiej go użyj. Wyspa cię potrzebuje. Dobrze. Honor to moja specjalność. No proszę. Interesujące. Aż usiedli razem i się napili. No, no, no. Milutko. Nie powiem. To jest historia Juny. Kenjiego mamy z głowy. Został nam mnich i dwie pomoce. Co by teraz pójść? O! No nie wiem. A ja bym zaproponował... Ja bym zaproponował. Tu. Bo gaczom niczego nie brakuje. Brzmi interesująco. Dobra, idziemy. O, chodź konik. Dobra, i to teraz tędy, ta. Szybciej, nowo! I tup. Zrobimy sobie dodatkową misję, pomożemy komuś tak po prostu. Potrzebującemu, że tak powiem. Dobra, tup. I jazdunia. Co się tu dzieje? Obóz uchodźców, o proszę. Panie, może przemówisz im do rozsądku? Powiedz, o co chodzi. Let's talk. Panie, jestem Saburo. Wielce szanowany handlarz z Umugi. Chcesz mego szacunku? Zdobądź go. Dlaczego grozisz tym ludziom? O, dobre pytanie. Moja rodzina zginęła. A ci ludzie nie chcą mówić. Coś złego tu się stało. Co twoja rodzina tu robiła? Zorganizowałem dla nas ucieczkę z wyspy. Mieliśmy się tu spotkać i płynąć na Iki. To niemożliwe. Mongolska flota kontroluje morze. Opłaciłem załogę przemytników, żeby nas przewieźli. Podejrzane typy. Ale pomogli kilku rodzinom od początku najazdu. O. Moja żona Aki była przerażona. A mały Dziotaro ciągle płakał. Musiałem coś zrobić. A teraz twoja rodzina zaginęła. Razem z przemytnikami. A ci ludzie coś wiedzą. Coś wiedzą. Dowiem się, co się stało. Ty... Zachowaj milczenie. Tak, panie. Ale nie pobłażaj im. Jezu, jak tak dobrze napisane to jest. I taka bala. O Jezu. Jacuzzi. Zastraszymy się o chłodnym czymś. Zbierzcie się wszyscy. Muszę z wami pomówić.
Let's talk. Ten człowiek twierdzi, że była tu jego rodzina. Widzieliście ją? Nie? A może widzieliście przemytników obiecujących ucieczkę z Tsushimy? Mój panie, chyba ich widziałem. O! Kobietę i dziecko trzymające zabawkę. Gdzie poszli? Tego nie widziałem. Nie widziałam nikogo takiego. Chcę usłyszeć każdego. Przepraszam, przepraszam. Dobra. Pogadajmy. Że tu byli. Widziałam chłopca, bawił się sam. Okej. Okay. Nie widziałem żadnych rodzin. Ty. Ludzie przychodzą i odchodzą. Może i tu byli. Ucieka! Za nim! Ty! Stój! Ja nic nie wiem! No, już, tak? Pogadamy? Gadaj! Chłopie, masz w kolanie strzałę. Zabrali żonę i dziecko handlarza. Śledziłem ich, ale mnie złapali. Zagrozili, że poterżną mi gardło. Nie pozwolę im na to. Dokąd zabrali ich przemytnicy? Na zachód. Na wybrzeże Niezdwierza. Tam chyba przypłynie łódź. To jest u mnie zachód. A tam. Okej, okay, udaj się na plażę Umugi. Unagi. Fiu-fiu. Dobra, to jadymy. A wiatr wieje w tę stronę. Ziutek gratuluje kolejnego zgonu. Tuptamy, bo tam nas jeszcze nie było. U, Polska Team gratuluje KFC. A ja jadę szukać rodziny typa. Właśnie z Kenjim se golnęliśmy sake. Mai umarł internet. 200 metrów. Ani śladu żony i dziecka Sabura. Jezu, straszne są te plaże. Zdaje się, że tam coś jest. Damy mu radę! O nie, tych panów to ja nie lubię. Oni są strasznie trudnymi przeciwnikami. Gin. Ty też. Dobra, jeden. Drugi, wyjedziałem, drugi! Trzeci. Opa. Idź do klopa. Tutaj kryjówkę Roninów. Anything here? I teraz co ma ja? W telefonie musisz oglądać, to nic złego. A muszę przeszukać kryjówkę. To jest mój cel. Nic co tak dodatkowego nie zobaczę, nie? Katana Sakaya jest do ulepszenia. O tak, byczku. Większy dymygy. Rekord. W 7 minut ci przywieźli KFC? Boże, chciałbym mieć taką obsługę. Polska team. A, Minecrafta nie pograsz, mówisz. Pograsz. Co robicie? Weźcie pieniądze! Darujcie! Zamknij się!
Robimy bum bum pał. Op, op, op. Może se... Oj, ty kurwiszonie. Niedobry ty. Oj, top, top. Oj. Ostatni, powiedzcie mi, że to ostatni, bo ja ich strasznie nie lubię. Oni są OP. Oj. Dobra, ratujmy ich. Udało się. Ocaliłeś nas. No a jak żeby inaczej, hopie. Ja nie rozumiem. Mówili, że przypłynie po nas łódź. Z wyspy nie ma ucieczki. Chcieli was okraść i zabić. Dokładnie tak było. Z małym chłopcem? Nie, tylko my. Wracajcie. Poszukaj rodziny Sabura. Rodzina Sabura może gdzieś tu być. Musi gdzieś tu być. Uratujemy ich, jesteśmy tymi dobrymi. Zapasiki, następne dwa ulepszenia, super. O, ktoś tu jest. To jest trup. Kobieta i chłopiec. Zamordowani. Ale jak? Chłopaki, dziewczyny. Link na czacie, reklama, grosiki. Oby. Musi poznać prawdę. Dobra, wróćmy do obozu. I będę szedł z buta. Nie od tego tam raz byłem. No ale musimy chłopowi powiedzieć prawdę, niestety, że ją zabili. Oj, oj, oj. Dobrze. Chodźmy pogadać. Znalazłeś moją rodzinę? No niestety tak. Znalazłem to. Zabawkę Jotara. Nie rozumiem. Jak to nie rozumiesz? To prosta sprawa. Your son is dead. Nie było żadnej łodzi. Nie. W Umugi wszyscy mnie znają. Nie mogli. Mogli. Twoja rodzina zginęła. Zabiłem winowajców. Nie ocaliłeś ich. Co z ciebie za samuraj? Wy wszyscy... Zdrajcy! To wasza wina! Wasza wina! Saburo! Przecież to nikogo wina. Razem. Zbierz swoje oszczędności i pomóż tym ludziom się bronić. Ale najpierw pochowaj rodzinę. Puteczek, no. Chłop stracił wszystkich. O, pogadajmy, bo coś chcę pogadać. W zatoce Umugi, panie? Wybuchło tam zamieszanie. Umugi jest pełne przestępców. Trudno, żeby nie panował tam chaos. To coś innego. Ich przywódczyni, pani Sandzio. Coś skradziono. Chcę to odzyskać za wszelką cenę. Pewnie coś cennego. W takim miejscu jak Umugi to podejrzane. Okej, sprawdzimy to. Aha, czyli... Okej, kolejne misje dochodzą. Fajnie.
Także po tym pomocnym, ratującym rodziny i przeszczęśliwym odcinku z Kenjim dziękuję za oglądanie. Oczywiście przypominam, lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, Twitch i Discord, wszystko jest w komentarzu, w opisie. Zapraszam do następnych odcinków. Na razie, pa, pa.